Teofil Ociepka to najbardziej znany, pochodzący ze Śląska malarz, którego twórczość zwykło się nazywać sztuką naiwną. Na prezentowanej obecnie w Muzeum Wystawie Czasowej Promień Saturna możecie Państwo zapoznać się z całym spektrum twórczości tego artysty. Jednymi z ciekawszych są obrazy z cyklu Saturnianów, a mianowicie latająca krówka z Saturna, mamut z Saturna i oczywiście będący z kolekcji Muzeum Śląskiego niedźwiedź z Saturna. Ciekawym jest to, w jaki sposób Teofil Ociepka wyobrażał sobie zwierzęta żyjące na Saturnie. W zasadzie korzystał z tego, co widział obok siebie. I tak, niedźwiedź ma błękitny kolor, a rogi niczym u bawoła. Mamut przypomina jednorożca, a fruwająca krówka lata na skrzydłach w tęczowych kolorach. Są to 3 z 6 namalowanych przez Teofila Ociepkę obrazów w latach 50. Są to jedyne obrazy, które znajdują się w polskich muzeach, między innymi w Muzeum Śląskim, Muzeum Historii Katowic oraz Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Inne prawdopodobnie znajdują się w kolekcjach prywatnych za granicą. Teofil Ociepka w latach 60. podpisał kontrakt z jedną z wiedeńskich galerii, stąd też bardzo wiele najbardziej unikatowych prac tego artysty znajduje się w zbiorach zagranicznych. Teofil Ociepka wierzył, że Saturn jest planetą tętniącą życiem. Pokazał nam zwierzęta w różnorodnym krajobrazie. Krówka frunie nad błękitnym morzem. Mamut pasie się wśród soczystej zieleni, a niedźwiedź stoi na skalnym zboczu. Tak fascynująca przyroda, wspaniałe kolory, bujna roślinność, to wszystko rozkwitało w wyobraźni Teofila Ociepki. Ciekawym elementem każdego z tych obrazów są pierścienie Saturna. Widzimy je zarówno obok niedźwiedzia, z tyłu za mamutem, a także za fruwającą krówką. Sam tytuł wystawy Promień Saturna zapożyczony jest z filmu Lecha Majewskiego Angelus. Filmu, który jest poetycką opowieścią o tak zwanej grupie janowskiej, czyli o grupie artystów nieprofesjonalnych, których zwykło się kojarzyć z Teofilem Ociepką.